I tak tym razem krótki filmik pokazujący, z jakim opóźnieniem otrzymujemy informacje na temat tego, co się dzieje w konflikcie Rosji z Ukrainą, czy NATO Rosja, czy NATO Chiny, tak, czy USA Chiny. Tak. W dzisiejszym momencie, dzisiaj, tak, 6:55, Rosjanie naruszyli przestrzeń powietrzną Szwecji. Samoloty miały groźny ładunek. Dwa z czterech rosyjskich samolotów, które na początku marca, jak mamy koniec marca, ostatni dzień marca, naruszyły szwedzką przestrzeń powietrzną w pobliżu Gotlandii. Wyposażone były w broń jądrową, podała w środę telewizja TV4. Szef szwedzkich sił potwierdził, że doszło do takiego wydarzenia, ale nie chciał komentować tego, w co były wyposażone rosyjskie samoloty. To jest dopiero początek, miesiąc opóźnienia, tak? Miesiąc opóźnienia w przekazywaniu ważnych informacji, tak? To jest dopiero fajne. Media, nasze media, nasi dziennikarze są po prostu wybitnymi manipulatorami, tak? I kompletnymi nieudacznikami, tak? Teraz otrzymywać informacje, ktoś, kto zawodowo się tym zajmuje, teraz 2 marca, tak? Czyli opóźnienie 29-dniowe w stosunku do podanych informacji, a miejscem zdarzenia czy czasem zdarzenia. To jest po prostu idiotyzm, tak? Żeby coś takiego podawać, to jest ośmieszające dla dziennikarzy, tak? I te informacje będziemy mieli z ogromnym opóźnieniem, czyli jak pierdyknie gdzieś cokolwiek, tak? Albo coś się zdarza, to będą jeszcze ci barani, ci pożyteczni idioci albo posłuszni psy rządzący będą przekazywać im informacje z ogromnym opóźnieniem, po to, żebyśmy się za wcześnie nie dowiedzieli o prawdzie. Dzięki bardzo.